Dzisiaj pomagam Ewie wybrać skrzydła drzwiowe do jej domu. Jestem niezmiernie ciekawy, w jakim stylu Ewa chce zaprojektować wnętrza. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. W czym można pomóc? No, co zwykle. Co zwykle. Dobrze, opowiadaj o swoim domu. Wiesz co, mam tak. Nowy dom, który kupiłam. Wreszcie marzenie naszej rodziny się spędziło. Wiesz co, trochę na uboczu, ale tak z 15 minut od miasta, pod Warszawą, więc no nie jest źle. Dużo zieleni i mam przestronne wnętrza i ja lubię, tak ci od razu powiem, styl taki, żeby było przestronnie, jasno. Ale żeby takie były meble, perełki, które coś tam wybijają. Ojejku, cudownie. Czyli wnętrze jest tylko takim opakowaniem pod elementy wyposażenia wnętrza. Tak, wiesz co, nie lubię kupować mebli nowych, nie lubię takie, podoba mi się taki styl, jak to było w czasy lata 50, 60 w Polsce, taki, wiesz, niektóre takie z takimi mocnymi, lakierowymi. Ja wiem, ślicznie, czyli jasne wnętrza, w których skrzydła drzwiowe muszą być niewidoczne. Ja mam, kochani, musi tak być. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli wnętrze jest opakowaniem pod elementy wyposażenia wnętrza i to one grają pierwsze skrzypce, skrzydła drzwiowe powinny być eleganckie i niewidoczne. Muszą zniknąć, ale tworzyć fajne tło. To co? Dwie propozycje? O, oglądamy? Oczywiście, chodźcie, proszę, proszę. Tak, pierwsza propozycja tutaj. Zobacz. Skrzydło drzwiowe Estra 5. Swoją stylistyką nawiązuje do lat, które Ciebie interesują, tych 50-tych, 60-tych. Tak. Zobacz, mamy centralną, fajną, długą płócinę, która optycznie podciągnie nam skrzydło do góry. Boczne ramiaki delikatnie mijają się w płaszczyźnie z tym ramiakiem poziomym, przez co pojawia się delikatne światło, czyli skrzydło jest bardziej plastyczne. I teraz uwaga, to są skrzydła z węzłem, to znaczy, zobacz, tu mamy takie załamanie, tak? I jak to się nazywa jeszcze raz? Felc. Felc, tak. No. Dobra, skrzydło częściowo wchodzi w futrynę, a częściowo nachodzi na futrynę i mamy widoczne zawiasy. We współczesnych skrzydłach drzwiowych mamy skrzydła zwłaszcza bezfelcowe i ukryte zawiasy, ale mówimy o stylistyce lat 50. i 60. To jest ciekawe nawet rozwiązanie. Mi się wydaje, że taki element takiego zawiasu nagle, wiesz, tej ścianie, która jest płaska, za dużo też obrazów na ścianach. Po to powiedziałeś, że w to wnętrze wstawimy ciekawe meble, masz te meble, więc można byłoby się pokusić, żeby skrzydło drzwiowe stylistycznie tylko nawiązywało do czegoś takiego. Tak, tak. I bardzo ciekawe, że te klamki są takie geometryczne, prostokątne. Tak, wszystko ładnie do siebie fajnie pasuje. Tak. Skrzydło jest satynowe w dotyku, odporne na zarysowanie, łatwo się to czyści. Tak. I moim zdaniem jako pierwsza propozycja do takiego domu, w którym skrzydła będą tłem do fajnych mebli, takich starych, odrestaurowanych mebli, to skrzydło to jest. Tak. Pierwsza propozycja, tak? Tak, to oglądamy drugą. Proszę bardzo. Druga propozycja, skrajnie ekstremalna, w porównaniu do pierwszej. Skrzydło drzwiowe, które jest w granatowym wykończeniu. Mamy skrzydło drzwiowe, które jest bezprzyłbowe, tak? Czyli nie ma tego felca, który jest tutaj zobaczony, jest gładkie. A zatem płaszczyzna skrzydła drzwiowego zlicowana jest z opaską. A zawiasy, zobacz, są ukryte, nie widać ich. Masz dwie płóciny, bardzo fajne, proste frezowanie, no i ten ciekawy kolor. Skrzydło tutaj przy nas ma 2,4 m, może być 230, czy może być wyższe. Możesz też mieć to skrzydło w innych kolorach, czy może być czarne, szare, może być też białe albo zielone, czy takie zieleni butelkowe. To jest... Powiem ci, że w ogóle nie myślałam o innych kolorach, tak naprawdę bardziej tak byłam właśnie w bieli, może jakbyś mi jakieś drewno proponował, ale do tego drewna też bym tak za bardzo nie była przekonana, może jakiejś szarości, natomiast ten granat po prostu ma w sobie coś takiego, jakiś taki ma, nie wiem, szlachetność i to złoto tej klamki. Tak. Ta klamka jest jakaś wyjątkowa. Bo w tamtych czasach w meblach też pojawiały się mosiężne wykończenia, mosiężne uchwyty, a ta klamka przez to ryflowanie, ona jest bardzo prosta, ale przez to ryflowanie nabiera takiego biżuteryjnego wykończenia. Tak, ale że w ogóle powiem ci, że taki nietypowy kształt i bardzo przyjemna też jest w dotyku. Tak, naprawdę. Coś w tych drzwiach jest takiego szlachetnego, że mam wrażenie, że one takim są kolejnym elementem wewnętrznym. Dokładnie. Które są jak te meble, które mam. Bo masz dwie drogi. Jedna droga, no to robimy skrzydła drzwiowe, które znikają. Tak. One są po prostu elementem wyposażenia, mniej widocznym, grają gdzieś z tyłu. Albo bierzemy skrzydło drzwiowe i zaczyna nam grać pierwsze skrzypce razem z meblami. Z takim ciemnym drewnem na wysoki połysk, matowe skrzydło drzwiowe będzie wyglądało fajnie. Tak? Ta folia jest o podwyższonym standardzie, jest łatwa w czyszczeniu,
odporna na zarysowanie. Tak, widzę właśnie, w ogóle żadne i nie ma palca. Dokładnie tak. I teraz wyobraź sobie, że miałabyś gdzieś obok komodę z tą wysoką politurą. Tak, tak. Tak. Tak, i myślę, że też tak z takimi właśnie kolorami, jakie ja chcę mieć na ścianach, takie lekkie beże, albo tak, jakieś takie kolory, wiesz, w kość słoniową, to się bardzo ładnie by też komponowało. No dobrze, czyli twoja decyzja to pierwsza propozycja czy druga? No ciężki wybór. Wiesz co, ja tak naprawdę myślę, żebym pokombinowała w tym domu obiema tymi propozycjami. Pięknie. Bo te drzwi, z tymi to się zakochałam, tak? A tamte uważam, że są takie bardziej funkcjonalne i w różne takie miejsca, gdzie niekoniecznie chcesz te drzwi tak mocno wybijać, tak? Słuchajcie, ja wam powiem szczerze, że Ewa jest bardzo odważną kobietą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że chce w swoim domu zamontować dwa różne modele skrzydeł drzwiowych. Ale ta druga jest słuszna, bo Ewa kocha lata 50. i 60., uwielbia dobry design, ma dużo mebli, które razem z takimi skrzydłami drzwiowymi stworzą fajną, harmonijną całość. Albo skrzydła drzwiowe będą tłem, albo będą grały pierwsze skrzypce razem z innymi ładnymi meblami. Ewoniu, dzięki ci serdeczne. Ja bardzo dziękuję. Tak. Proszę bardzo. Ewa polubiła pierwszą i drugą propozycję. Jeśli oba skrzydła drzwiowe również wam się spodobały, naciśnijcie lubię to. Zapraszam was również do subskrypcji naszego kanału.